Paweł, na początek gratulacje. Udało wam się po raz drugi w historii awansować do fazy grupowej Pucharu EHF. Czym Selfoss zaskoczył was w rewanżu? Bo w Puławach odnieśliście wyraźne zwycięstwo, a tam musieliście jednak sporo się napracować, żeby utrzymać tą przewagę. Dziękuję za gratulacje. No wiadomo, że Selfoss, wiedzieliśmy, że Selfoss u siebie jest bardzo mocne. Pokazały to mecze poprzednich rund, gdzie Selfoss u siebie odrabiało różnicę. No naprawdę hala jest mała, około 800 osób tam wchodzi, no ale kibice stwarzają taką tam atmosferę, że ciągnie ich jakoś to do przodu. No, czy nas czymś zaskoczyli? Myślę, że nie, no ale naprawdę u nich ciężko się gra. U nas graliśmy przed własną publicznością, to nas publiczność niosła i myślę, że dlatego wygraliśmy taką różnicą u nas. Jakie wrażenie wywarła na was Islandia? No, bardzo nie mieliśmy czasu, żeby tam coś zobaczyć. Była tylko przejazd z lotniska do hotelu, później wieczorny trening, który mieliśmy praktycznie chyba około godziny 20. Szybka regeneracja i następny dzień to już przygotowanie do meczu. Awans drugi raz z rzędu do fazy grupowej Pucharu EHF to wielki sukces całej drużyny. No, to też mi się wydaje, że to wielki sukces. Udało nam się w tamtym roku, w tym chcieliśmy to powtórzyć. Myślę, że to jest wyróżnienie dla klubu. No, myślę, że możemy się pokazać w Europie. W czwartek odbędzie się losowanie fazy grupowej Pucharu EHF. Na jakich przeciwników chciałbyś trafić? Nie mam jakichś takich wymarzonych przeciwników. Teraz do fazy grupowej dostały się naprawdę bardzo mocne ekipy. Nieważne na kogo natrafimy, no, będzie trzeba z każdym walczyć. No i myślę, że coś nam uda się ugrać. I przegrał po karnych. Tak, no. Mają nowego trenera, mają kilku nowych zawodników. Widać, że w tej lidze sobie dosyć dobrze radzą. Bodajże przed tą dzisiejszą kolejką mieli piąte miejsce. To sam fakt mówi za siebie, także musimy na nich uważać. Adam, to fantastyczny tydzień dla was, bo tak naprawdę wróciliście na tą zwycięską ścieżkę i to już trzecie zwycięstwo rzędu i jakie wspaniałe, bo awansowaliście do Pucharu EHF. No tak, bardzo się cieszymy z tego, że udało się znowu awansować, że będziemy mogli się na europejskiej arenie ścierać z solidnymi klubami i mam nadzieję, że z powodzeniem i ku uciesze kibiców. Na kogo chciałbyś trafić w tej fazie grupowej Pucharu EHF? Nie mam jakiejś takiej grupy marzeń, to już są naprawdę 16 silnych zespołów w tej fazie. Chciałbym może zagrać w Kilonii, jeśli taki jeden zespół, na który chciałbym trafić, to THW Kiel. Aczkolwiek no, na pewno nie będzie to najłatwiejszy rywal z tego koszyka, ale no, to jest, myślę, że każdy piłkarz ręczny gdzieś tam o czymś takim, może nie marzy, ale myśli. Patrząc na te koszyki, to poza tymi niemieckimi markami, które grają w Bundeslidze, pozostałe zespoły wydają się być w miarę w zasięgu Azotu. No chyba nie ma takich drużyn, tak jak powiedziałeś, no poza może Berlinem czy właśnie THW Kiel, jakichś takich zespołów, które by jakoś strasznie onieśmielały. Aczkolwiek no na przykład Granoyers w zeszłym roku nie zbiło nas jakoś strasznie. No byli lepsi, trzeba im to oddać, natomiast to nie jest jakiś zespół z innej półki i tak jak powiedziałeś, pozostałymi zespołami absolutnie można powalczyć, co nie znaczy, że będzie łatwo.